Serdecznie Was witamy w programie KGW.TV. Jest to program poświęcony gospodyniom. My w Dybińsku akurat jesteśmy w pierwszym odcinku. Będziemy gotować niedzielny śląski obiad. Obiad zaczyna się rano, żeby stawić zupę. Mięsko na zupę. Do garka się leje woda, daje się wtedy mięso, daje się gryncojk, a gryncojk składu się z marchewki, z pietruszki, z selera, sol się daje, przyprawy i oczywiście dowo się lubczyk. Wystarczy dać jedna gałązka, chyba że ktoś woli mieć więcej dzieci, to se może tam wtedy ciepać więcej. Wtedy się soli i pieprzy i zostawia się i niesie ta zupka tak pyko 2 godziny. Po 2 godzinach się ją odcedzą. Trzeba pamiętać, że po prostu, żeby była, żeby tam nie było kości, żeby się ktoś przy okazji zęba na zupie nie złamał. Po tym się robi nudle. Ja już robię nudle. Ty rób nudle, a ja by da te rolady klepać, wiesz? Ja już robię nudle. A ja by da te rolady klepać. Trzeba dobrze rozklepać tutaj te boki, żeby była krucho, a musztardą posmarować całkowicie, żeby była bardzo krucho. A wiecie, z tego wołowego mięsa to jest, nieraz się trafi na takie twarde, tak się skurczy ta rolada, że chociaż jest takie drogie, a to jest takie... To lepiej ją prędzej upiec, nie? No sobota. Ja, dobrze by było, wiesz, ale nie rozmina tego czasu w ta sobota, nie? Bo ja ci powiem, u nas na Śląsku to obiad już musi być o 12. To lepiej jak już ta sobota się to upiecze te rolady i to wtedy wiadomo, że one są miękkie. Wiesz, bo ta rolada wołowo to jest, ale z wieprzowo to na raz dwa się uważa, upiecze, wiesz? Wiesz co, ja już tu akurat robię już kulą te nudle, ale chciałabym powiedzieć, z czego i jak się te nudle zaczyną. Na jedne jajko trzeba dać 3 łyżki mąki pszennej. Troszkę soli, tak, troszkę soli i troszkę masełka. Ja już sam akurat tu mam masełko, a ja tu mam akurat na 2 jajka i ja tu te 2 jajka wbiję. Jajka są fest żółte, to są od naszych kurek, one tu latają koło nos. Teraz akurat ze strachu poszły kądś. I teraz się robi 2 jajka, mąka, te troszkę masła i robi się takie. Tak się to razem łączy wszystko. Nie ma jak robić swojskie nudle. Mocie czas, idzie je robić prędzej, w sobota, albo jak kiedy w tydniu mocie trochę czasu, to się wziąć zrobić nudle. Przynajmniej wiecie, co jecie. Teraz jak już te nudelki są już takie zarobione, tak, jeszcze troszkę, to wtedy się je robi w taką kulkę, kiedy ja już tu teraz zaczęła akurat kulać. No, teraz te nudle kulą, potem się je dowo do wysuszenia, potem się te nudle bierze i na foski kroi i każdy, tam już mamy jedne, chyba już będą suche, trzeba je obejrzeć, czy one są już suche. I te nudle się wciepuje do osobno posolonej wody. Nie ma co razem ze zupą je ważyć, bo wtedy ta zupa je kalno. A miałam jeszcze powiedzieć, że jak zupa się waży, to ta zupa ma pomalutku pykać 2 godziny, bo inaczej to ona jest taką biało, taką kalno, jest niesmaczno. Ty, ja już te rolady stawiam, wiesz? Stawię już te rolady. Ja. Niech się to pyko już. Tak, tu już by tak to było. A wiesz, zaś by trzeba było na kapusta. Kapusta by trzeba było krążyć. Moja mama mi zawsze gadała, że mam zrobić kółko z tych nudli. Nie wiem, czemu to miało być akurat kółko. To i tak je pokrote. No ale chodziło o to, żeby te nudle nie były poszarpane. Żeby one były takie fajne, okrągłe. O, tu już jest. Tam już chyba jest. Jest już to suche, to ta druga już tam idzie, nudla zaś powieść. Ja, a ja pokrążę ta kapusta modro, wiesz? Ja pokrążę ta druga nudla. Bo wiesz, nie ma jak to nożem prosić. No pewnie. A nie tam jakieś szatkownice, jakieś melewsy, tam jakieś
bierą potem tego mycio, tego garusu w tej kuchni pełno. Ach, wiesz co, trochę kwisie też przyjdą po tym, wiesz, do tej kapusty. No ja. Jak jest. Wiesz, trochę modro, to tam nie będzie widać. Tak się nudle kryje. Idzie je kroć prosto, idzie je trochę na szryka pokroć. Zależy jak to woli. Jak prosto, to po tym nie podpadną. Myślą, że to z maszynki. A tak jak troszkę je na szryka, to oni myślą, to wiedzą, że to swojskie. Teraz już mało słyszę oddźwięk nudel kryje. Jeszcze prędzej słyszę, jak tuczkiem się robi rolady. Ale nudelkule to już też nie słyszę, żeby teraz gospodyni... Ale jeszcze, bo u mnie w domu zawsze musi być swojski. A co lepsze, mój chłop go robi. O, no. Bo mnie ręce bolą. Ty tak głośno nie gody, bo będą wypożyczać. Ja im dom. No i takie nudle najlepiej jeszcze w sobotę zrobić. Albo w tygodniu, ale muszą wtedy przesnąć, bo przesnięte wtedy wyschną, bo jak nie wyschną nudle, to wtedy spleśnieją. I potem się je waży w posolonej wodzie osobno. Potem się je łączy z tym bulionem, z tym wywarem mięsnym. Pietruszka siedowo. No i to jest wszystko z zupą. Jak już jest ta rolada, ta zupa, no to potem też musi być ta modra kapusta. Na Śląsku przeważnie modra kapusta je w niedzielę. Mało co kto kiedy mu tam biało albo jakoś kiszono. To już jest bez tydzień, to już tutaj inne ważą, ale w ta niedziela to już musi być ta modro. A jeszcze zapomniałaś powiedzieć, że do rolady musi być biało, fajno nić, żeby to tak brzydko nie wyglądało. Biało, no, musi być biało nić, biało. A jeszcze lepiej, jak jest trochę grubszo, nie? Grubszo, nie może być cienko, bo potem się przerywa, potem... Ale nie szpada. Wiesz, nie szpada? Nie. Biało, grubszo nić. No. Potem się to przerywa, potem je roz... na talerz do zniciu rolada. Bo wiesz, te starki już też takie cienkie nici nie widzą. Potem myślą, że to jest wszystko już odwiązane, a się okazuje, że tam jeszcze jest, nie? To lepiej trochę grubszo. O, i takie nudle, jak tu teraz ty są. Ty się uwiń, bo już mi ten rosół, to już tam ta zupa będzie... No to weź już to tam, no. Ciepnij już tam do tego. No, bo tu już wred. Teraz kluski. Przeważnie śląskie kluski ludzie... Okej, no może tutaj... Tu już jest, ja? Zupa. Ta zupa już jest. Ciągna. A powiedz, taka... pietruszki żeś tam jeszcze nie dała. Nie, ale ja już pokrążała, wiesz, tu... Aha, to najlepszy no. jest, no to już jest... No. Najlepiej jest pietruszka świeża, wtedy wonią fajnie. Ja. Tej marchewki tamtej. Marchewki. Też domy, żeby to było kolorowe, przecież ja. To mi to jest niedziela, nie tam jaki bestydzie. Bestydzie to tam idzie byle co jeść. Żur, żurek, żureczek, ale w niedziela to już musi być nudel zupa, do porządku wszystko zrobione. Tak. I jeszcze ja... Będę popatrzę na te rolady, jak no po oglądę te rolady. No, już, wonią już no, te rolady. Widzisz. Teraz kluski. Kluski niby śląskie, jedni go dają białe, drudzy go dają czarne, ale tak rzeczywiście chyba są białe. Białe kluski robi się, kartofle się waży, potem się przecisko przez praska, dowo się je do miski. Tu masz trochę to. Ja. No. Jedna część zawsze się bierze i w tym miejsce dowo się kartoflaną mułka. Bio się jajko, kartoflaną mułka, trochę soli i wtedy się zagniato kluski. Kluski najlepiej zrobić w tym sądzień. Idzie też prędzej zrobić, no ale też całego obiadu nie idzie prędzej zrobić. I kluski się kulą. Kula się małe kluseczki. I śląskie kluski są zawsze z dziurką. A czemu z dziurką? Nie o to, żeby się śmiały, ale po to, żeby tam ta zuza wlazła. Żeby ta zuza nie uciekła wszystko. No i niekiedy te gospodyni muszą dużo kluzek robić. Ja słyszałam, że jedna musi 70 zrobić. Pomaga ci, pomóż, ja mam ręce troszkę czyste. Pomóż mi troszkę tych kluzek sam nakulać. Jakoś tam mi nie wyszło, ale
A to będzie do mnie. No i te kluski potem się ciepie na posoloną wodę. Na posoloną wodę się ciepie kluski i tak mają wręcz 50 minut, nie, jak są świeże. No wiesz, żeby na wierzch wylazły. Jak na wierzch wylezą, to najlepiej potem wyłączyć, żeby zaś się nie zrobiła jako zupa kluskowa. No, albo jeszcze zimną wodą polucić. Albo zimną wodą, nie... no. Zagotowano. A jako ci się nie udała chyba. Toś ty zrobiła, słuchaj. Niegody, ty mi teraz na mnie tu nie spalej, ty. O, teraz jest piękno. Ty jakoś robisz większy. Ty chyba chcesz, jak ty 10 zjesz, to wolisz tych większych 10 zjeść, wiesz, niż tych małych. No, jak te kluski potem zebreją, to się zrobi, z roladów się bierze i robi zołza. No. Robiłaś już ta zołza? Albo będzie jeszcze zrobić? Nie będę robił. Dobra, już kluski są, tak się robi. Kluski. Takie wyglądają śląskie kluski. Jak się ta kapusta już uważa, to wtedy trzeba ją odcedzić, kapusta. Wtedy się do tej kapusty łocet, cebulka, boczek roztopiony z tą cebulą. Ja, ale boczek. Cebulka na koniec, żeby no się tak sparzyła. Aha. No, żeby... Korzenie siedowo. Sól, pieprz, cukier przede wszystkim. Cukier. Bo to cała ta gorycz traci. Bo kajełoce, trzeba pamiętać, kajełoce, tam musi być cukier. No. Żeby to troszkę tak... No. A żeby... Pomieszać i ta kapusta już... Musi mieć swój smak, musi troszeczkę przeleżeć już, bo to nie ma tak wziąć i zaraz ją, musi troszeczkę przeleżeć. Dobra, to już mamy... Pomiesz jej ta kapusta, bo ona troszkę jest taka... Czekaj, już, ja ją się pomieszam. Ciekawe, dzieci zawsze się pytają, co to jest modro kapusta, A potem je czerwoną. Słuchaj, no daj no miska, już ją dam na miskę. Te dzieci nie wiedzą, co to z tą kapustą jest. Niby dodają modro, a ja może czerwona. Może spróbuj, no, ale ja myślę, że już dobrze. Będzie dobrze, ja. Już fajnie wygląda, będzie to dobra. Troszkę tam... Ja, ale czekaj, no jeszcze... Na wierzchu. Dumy. No. A ja jeszcze chcę powiedzieć, że śląski łobiot, co to jest za śląski łobiot, jak nie ma kompotu? A że teraz jest akurat lato, wiele jakie są jeszcze owoce, wiszą na drzewach, to wtedy się robi kompot. Robi się kompot z tego, co akurat jest. Czyli robi się z wieprzków, robi się ze wiśni kompot, robi się z jabłek kompot, z wszystkiego, co akurat jest. Kompot się do wody, dowo się tam cukru troszkę. Daj mi trochę. Żeby to ona wyglądała trochę tak. No, niech to tak będzie fajnie. I kompot musi być zawsze do picia ku obiedzie. A że teraz jest hit, akurat jest taki hit, to my już rano ten kompot uważyły. No, żeby to już, no bo ja już go może tam dom na ten. No pokaż, jaki ty nazwiesz, taki fajnie czerwony ten kompot jest. Cały owoc, to widać teraz, że tu jest owoc, czyli to nie ma żadne tam jakieś podróby. Pokryj te nudle zaraz, co mamy robić, one potem przeschną. No my się nie dalej robić. No to ja już na polski zrobię, a potem się będzie dalej robiło. No. To weź już, wiesz co, weź już te kluski może wyciągnij, zupy już nalejemy, co? Mamy już wszystko, ale zołzy jeszcze nie mamy. Mamy już zołza. Już zdążyła zaczepać to zołza, ty już szybko. Jak tyś tam zrobiła to... Ty już szybko. Wiesz co, my to potem, te nudle, my to potem pokryjemy, bo one są jeszcze tak troszkę, by już musiały jeszcze dojść, wiesz? No. To jeszcze do myśli.
pokażemy teraz, jak rychty ten obiad wygląda w całości. No wiesz, kluska już jest. Kluska już jest, ja? Jak ona nam się przeważy, to po tym wiesz. To damy to już na talerze i pokażemy, jak to wygląda, nie? One fajnie przyjdą tą zupą, tym bulionem. Ja tu... A tak to jest troszkę takie dzikie, nie? No popatrz. Ale wiesz co, gańba by było, jak my by to w domu ważyły. Taka fajna pogoda, ciepło. No. Jest jeszcze jeden do domu. Jeszcze jeden, ja. Może tego lada wyciągnę. A zupa się śmieje, taka zupa. Tak wygląda nasz niedzielny śląski łup.